W dniach 13-14 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbył się festiwal nauki połączony z drzwiami otwartymi szkoły. W szkole w tych dniach odbywa się festiwal nauki, festiwal talentów, w którym uczniowie naszej szkoły prezentują najważniejsze kierunki i działania podejmowane przez nauczycieli i ich uczniów. Gimnazjaliści przede wszystkim mają okazję wziąć udział w lekcjach otwartych, gdzie nauczyciele będą prezentowali najistotniejsze elementy kierunków, które zaproponujemy w kolejnym roku szkolnym. Uczniowie na korytarzach szkół promują poszczególne profile, oczywiście również swoje talenty. Chcemy pokazać, że szkoła oprócz bazy dysponuje ogromnym potencjałem. Podejmujemy bardzo wiele działań, które mają na celu rozwijanie pasji i talentów. Młody gimnazjalista, młody człowiek, który przychodzi do szkoły, czasami nie może się zdecydować na kierunek swojego kształcenia. Te dni mają mu pomóc w podjęciu decyzji, po to, by mógł się zdecydować, jaki kierunek, jaki profil, jaką ścieżkę zawodową w przyszłości wybierze. Prezentujemy oprócz profili oczywiście działania dodatkowe podejmowane w ramach danych przedmiotów. Wskazujemy przedmioty rozszerzone, które mają pomóc w przyszłej rekrutacji na studia, a przede wszystkim wskazujemy również, w jakim kierunku powinien iść rozwój każdego młodego człowieka. Festiwal Nauki i Drzwi Otwarte w Mickiewiczu to doskonały sposób na promocję placówki, w który w co roku włącza się cała społeczność szkoły.